Michał Hamburger, witam i zapraszam na wiadomości sportowe Sport Game. Zakończył się sezon na Partynicach. W ostatnim, w tym roku, dniu wyścigowym na wrocławskim torze kibice zobaczyli 9 gonitw. Najważniejsza zakończyła się wygraną Gregora, trenowanego przez Michała Borkowskiego. W sumie wystartowało ponad 70 koni pełnej krwi angielskiej, pół krwi i czystej krwi arabskiej ze stajni wrocławskich i nie tylko. Organizatorzy na zakończenie sezonu przygotowali bogaty i zróżnicowany program. Oprócz tradycyjnych wyścigów płaskich, konie rywalizowały także w gonitwach płotowych i przeszkodowych. 13 dzień wyścigowy był szczęśliwy dla Michała Borkowskiego oraz Natalii Hędzel. Konie trenowane przez tego pierwszego wygrały aż 4 gonitwy. Wrocławska Amazonka aż 5-krotnie, natomiast miała celownik na pierwszej pozycji. Najbardziej spektakularny sukces duet ten świętował w prestiżowej gonitwie zamknięcia sezonu. Dosiadany przez Hędzel gniady ogier Gregor pokonał swojego najgroźniejszego konkurenta w walce o tytuł najlepszego konia sezonu, Grada. Był to 5. pojedynek z udziałem tych koni i 3. wygrana Gregora. W gonitwie szybkościowej rozgrywanej pod patronatem Dolnośląskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych na dystansie 1400 metrów triumfował inny z koni trenera Borkowskiego, klacz Jesienna Rola, także pod Natalią Hędzel. Inny czołowy trener z Partynic, Robert Świątek, tego dnia musiał zadowolić się 2 zwycięstwami. Jedno z nich odniósł 4-letni ogier Texel, który wygrał międzynarodową gonitwę przeszkodową. Sportowe latające talerze opanowały Wrocław przez 2 dni. Na polach marsowych trwała rywalizacja o medale Mistrzostw Polski w Ultimate Frisbee. Tytuł mistrzowski wywalczył zespół Spirit on Lemon Sosnowca. W dwudniowej imprezie wzięło udział 21 drużyn. W ich składach nie brakowało reprezentantów Polski oraz uczestników klubowych Mistrzostw Europy. Tym bardziej doświadczonym w skutecznej grze nie był w stanie przeszkodzić nawet silny wiatr, który towarzyszył zmaganiom. Można zmienić zwłaszcza ustawienia w obronie, postawić obronę strefową, jakieś różne rodzaje obrony strefowej, gdzie są utrudnione wtedy dogrywanie do przodu, zmuszamy do trudnych rzutów górnych i wtedy ten wiatr ma dosyć duży wpływ na dysk. Dysk waży 175 gramów, jest płaski, no i przy podmuchach wiatru widać, jak ten dysk leci. Ostatecznie najlepsza okazała się ekipa z Sosnowca. W finale drużyna Spirit on Lemon po zaciętym meczu zaledwie 1 punktem pokonała mistrzów sprzed roku, Furious Goats z Poznania. Blisko pierwszego w historii miejsca na podium była ekipa Flow Wratysławia, ale w meczu o brązowy medal wrocławianie ulegli warszawskiej drużynie Grandmaster Flash 5-13. Kapitan 4. drużyny mistrzostw ma nadzieję, że to kolejny ważny krok w popularyzowaniu tej dyscypliny w mieście. Wrocław ma od zawsze taki klimat sportowego miasta. Mamy możliwości, żeby organizować zajęcia dla juniorów, żeby rozwinąć naszą drużynę. I takie aspekty właśnie jak Spirit of the Game, jak ta forma koedukacyjna, no zachęca do rozwoju. Stąd nasze pomysły właśnie, żeby wejść w współpracę z związkami sportowymi, tutaj szkolnym, dolnośląskim związkiem sportowym, z trenerami osiedlowymi, no żeby rzucać tym dyskiem wszędzie zawsze, bo to jest łatwy i przyjemny sposób na wolny czas. Organizatorzy Mistrzostw Polski chcą, by kolejny czempionat znów rozgrywany był we Wrocławiu. Pola marsowe idealnie nadają się bowiem do tej gry. Jest mnóstwo przestrzeni, na której można zrobić bardzo dużo boisk do Ultimate, zachowując wszelkie zasady stref bezpieczeństwa. Do tego mamy okoliczne wszelkie boiska. Łącznie moglibyśmy zrobić nawet i 20 boisk tutaj w okolicy do Ultimate, organizując Mistrzostwa Świata. Obiekt jest wspaniały. Tutaj Akademia Wychowania Fizycznego za każdym razem przy organizacji imprez nam pomaga logistycznie. Tak samo Wrocławskie Centrum Sportu, Hipiki i Rekreacji daje nam specjalną pomoc, jeżeli chodzi o organizację tego typu imprez. Frisbee jest jedną z dyscyplin, która ma znaleźć się w programie Wrocławskich Igrzysk Sportów Nieolimpijskich World Games 2017. Podwójnym sukcesem Holendrów zakończył się rozgrywany we Wrocławiu międzynarodowy turniej w tenisie na wózkach Wrocław Cup. Honoru gospodarzy dzielnie bronił Tadeusz Kruszelnicki, zawodnik klubu Lob Wrocław. Wygrał rywalizację w deblu i dotarł do finału gry singlowej.
W finale najlepszy polski tenisista przegrał z najwyżej rozstawionym w zawodach Holendrem Tomem Ekberingiem, kreczując przy stanie 1-3 w pierwszym secie. Wcześniej Kruszelnicki, tym razem w parze z Ekberingiem, wygrali finał debla, zwyciężając polski duet Fabisiak-Jaroszewski 6-2 i 6-3. Inni nasi gracze także zasłużyli na słowa uznania. Finał turnieju może nie był zaskoczeniem, ale w ćwierćfinały w bardzo piękny mecz polskiej pary Albin Batycki i Jerzy Kulik naprawdę pokazali tenis na najwyższym światowym poziomie i udowodnili parze austriacko-niemieckiej, że są jednak lepsi. W turnieju pań zwyciężyła Holenderka Timmermans Van Hal, która wspólnie ze swoją rodaczką Smith triumfowała także w deblu. 10. edycja wrocławskiego turnieju była wyjątkowa nie tylko ze względu na przypadający w tym roku jubileusz, ale także za sprawą terminu zawodów. To pierwszy turniej na świecie po zakończeniu paraolimpiady, więc zawodnicy, ci może nie z pierwszej dziesiątki, ale z dolnych miejsc rankingowych, przyjechali do nas z wielką chęcią, są rozegrani po turnieju olimpijskim. A jeśli chodzi o przychylność mediów, jak najbardziej. Jednak paraolimpiada w Londynie była wyjątkowym wydarzeniem, była najlepszą, najciekawszą paraolimpiadą, która się odbyła do tej pory, ale to dzięki publiczności. Londyńska publiczność pokazała, jak wspaniały, jak interesujący może być sport osób niepełnosprawnych, sport osób z niepełnosprawnością, bo tak powinno się prawidłowo mówić, więc w tym roku na fali publiczności z Londynu mamy przychylność i mediów, przychylność publiczności i przychylność sponsorów również. Wrocławski turniej od lat pracuje na swoją markę, a organizatorzy zbierają kolejne doświadczenia. Najlepszych nam trochę brakuje, jeszcze mamy zawody rangi ITF 1 po drodze, potem Super Series, więc jeszcze musimy trochę popracować nad poziomem organizacyjnym, musimy postarać się jeszcze trochę, aby turniej był jeszcze lepszy, ale jeśli chodzi o rangę ITF 2, to w tej grupie turniejów robimy turniej na najwyższym światowym poziomie. Mamy co roku bardzo pozytywne opinie ITF-u, pozytywne opinie wszystkich federacji tenisowych, więc nie mamy na co narzekać. Tegoroczna edycja Wrocław Cup była dedykowana pamięci zmarłego we wrześniu Grzegorza Hoffmana, współzałożyciela Stowarzyszenia Aktywni i wieloletniego dyrektora turnieju. Na co dzień rzuca młotem, dziś może da się namówić do kilku rzutów piłką w kształcie jaja. Czołowy polski lekkoatleta i olimpijczyk z Londynu Paweł Fajdek pojawi się dziś na wrocławskich polach marsowych. Polski młociarz poprowadzi trening zawodników KS Rugby Wrocław. Zajęcia z Pawłem Fajdkiem mają charakter otwarty. Wszystkich chętnych zainteresowanych spotkaniem z mistrzem zapraszamy dziś o 19:30 na pola marsowe. Teraz to wszystko. Poranne wiadomości Sport Game jutro o 7:15 i 8:15. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.